Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Będę mówił troszeczkę ciszej, gdyż jest już dosyć późno, gdy nagrywam ten odcinek. Nie chciałem obudzić domowników. Moi drodzy widzowie, Speedrun 2.0. Gram na 10 minut, komentuję swoje ruchy. Ostatnio speedruna jest dosyć dużo na kanale, ale spokojnie, będziemy trochę miksować z innymi rzeczami. Póki co jeszcze wrzucę ten odcinek i pewne kolejny. W każdym razie, zapraszam do zapoznania się z ofertą kursu Szachowe Fundamenty. To jest już moja przedostatnia reklama na moim filmie. Wszystkie informacje znajdziecie w opisie filmu i w komentarzu. Bardzo duży kurs, włożyłem w niego mnóstwo serca i pracy. No mam nadzieję, że komuś podpasuje, gdyż jest, no myślę, że warty uwagi. I mówię to nieskromnie, dlatego że mam na to żywe dowody już swoich kursantów. Ale dobra, to tyle. W skrócie, moi drodzy, lecimy z tematem i gramy partię. Zaczynałem z rankingu 1400, przepraszam, z 1000, 1436 aktualnie. Mamy ruch E4. Niech będzie obrona sycylijska, chociaż postaram się miksować cały czas różne debiuty, ciągle o tym zapominam, żeby grać jakiegoś karokana czy francuską, aczkolwiek nie lubię tych debiutów, ale będę próbować. Dobra, mamy ruch F4. Po takim ruchu możemy zagrać szybko E6 i zagrać posunięcie D5, chociaż nie, no D5 od razu było dobrym posunięciem. Prawdopodobnie przeciwnik by przepchał pionka, ale ruch E6 jest jak najbardziej możliwy. C4 to chyba najlepszy wybór nie jest. Wskakuje skoczkiem i fajnie pilnuje pole D4. Można zaplanować G6, tak chyba w sumie też zrobię, zagram goniec G7. Jeżeli przeciwnik zagra E5, to od razu go poczęstuję ruchem D6, żeby podważyć ten punkt, a to ciekawe zagranie. Powiem szczerze, że taki ruch zagramy. Od razu będę pilnował pionka, znaczy będę w pionka próbował uderzać. Jeżeli będzie przepchanie, to wskakuje skoczkiem. Jeszcze mogę w sumie wybić, najpierw wybić i to trochę przechodzi do takiej sytuacji z Benoni. Skoczek wskakuje na D4. Dosyć ostro i ciekawie to może wyglądać. Po wybiciu po prostu zbiję to gońcem i będę chciał szybko zrobić roszadę, zagrać D6. Dobra, jest takie posunięcie D6, trzeba grać koniecznie, żeby pilnować pola E5. Po wybiciu cały czas goniec. Już teraz w zasadzie mogę pionkiem spróbować tutaj zbić, to też jest ciekawe. Goniec już gra. Zastanawiam się nad wyprowadzeniem skoczka na E7, ewentualnie na H6, choć na H6 pewnie będzie nie do końca dobre. Ale koń E7 powinno być ok. Nie chcę grać tu, bo mogę dostać tutaj plombkę. Widzę, że gość trochę ogarnia. Koń E7 szybciutko. Chociaż jeszcze taki ruch jest ciekawy, ale roszada jest bardzo ważna, dlatego że tu jakieś czasami szachy grożą, goniec może tutaj. Aczkolwiek mógłbym podzielać bardziej na konkretach, żeby dobrze już zagrać. No i teraz myślę, że goniec G4. Podważamy skoczka F3, jeżeli przeciwnik... A to ciekawe w sumie. Zbiję tym i odbijam pionka. Powiem wam, że jeżeli przeciwnik by zbił tutaj, to bym zbił na D5, wskoczył hetmanem i zaszachował gońcem i by było po partii praktycznie. Więc odbił tym. No to tutaj zbijamy po prostu pionka, atakując wieżę. I teraz chciałbym się dostać hetmanem. Myślę, że jest taka opcja, chociaż nie chcę skoczka przerzucać na przykład na C8 za bardzo, bo on zagra wieżą i ten hetman tam i tak nic dobrego nie zrobi. Więc myślę, że zagram... Nie mogę tutaj F5, przecież goniec będzie w pułapce. W takim razie trzeba jakoś inaczej spróbować to rozegrać. Wiecie co? Po prostu chyba ucieknę gońcem. Dlaczego mam tam stać i ryzykować życie, jeżeli zagra przeciwnik F5 i mi zablokuje na przykład tego gońca, chociaż z H3, ale na razie oczywiście nic nie groziło. I teraz zagramy F5, dokładnie, przyblokujemy przy okazji te dwa pionki, nie ma przełomu, nie ma wjazdu gońcem na H6, także to się na pewno dobrze trzyma. Ja mam nadzieję, że nie uśniecie, bo tak będę mówił dosyć cicho, tak jak już wspomniałem, nie chcę nikogo obudzić za ścianą. Zwykle mówię dosyć głośno na filmikach, ale mam nadzieję, że to nie będzie mocno przeszkadzało w tym odcinku. Jeżeli będzie bicie, to super, to hetman zbija. No widzę, że białe dobrze dosyć kombinują. Myślę, że po prostu tak, żeby zagrać B5 i C4. Prosty przekaz.
Tutaj oczywiście jest ruch A4 możliwy. No przeciwnik chce mi zasadzić mata. Po prostu H6 i wszystko się trzyma. Tutaj grozi teraz bicie na E4 z atakiem na hetmana. Taktyka gotowa. No jeżeli będzie bicie, to oczywiście i gońcem można, i skoczkiem można. Myślę, że nawet gońcem, żeby przy okazji ten goniec nie atakował mnie tu zbyt mocno. Tak sobie to tłumaczę. I myślę, że to jest całkiem ok podejście. No przede wszystkim przeciwnik musi coś zrobić. No nie może stać tu hetmanem i gońcem jednocześnie, bo przypominam, będzie plomba. No i jest plomba, moi drodzy. Jest plomba. I gość tutaj tego nie zauważył, niestety. Goniec z daleka mocno uderzał. No, bardzo możliwe, że on po prostu tutaj zbije i straci hetmana, ale myślę, że dostrzega to, że hetman jest atakowany. No więc pewnie gdzieś odejdzie hetmanem, zbije gońca, jest po ptokach. Także dosyć w sumie fajnie szło na początku. Gość miał fajne pomysły, trochę się tam też poplątał, no i wystarczyło. Tylko kwestia właśnie wykorzystania. Czasami zobaczcie, zdobywamy sobie tam pionkę na H3, wracamy figurą i jest dobrze. I nie wychylamy się zbyt mocno, jeżeli nie znajduje niczego konkretnego. Tu oczywiście to wybijam bez dwóch zdań. I oczywiście jakiś tam goniec na F5. Oczywiście skoczek też może wejść na E4, coś tam przeatakować. Teraz zagram takie posunięcie. Robię to świadomie i specjalnie dodaję tego pionka, że po wybiciu hetmanem wchodzę wieżą na C8 i moja wieża jest aktywna. Jeden pionek w tym układzie, gdy mam figurę więcej, nie ma znaczenia, a moja figura oddycha i już jest aktywna. Nie chcę zbijać oczywiście na E4, bo będzie odbicie pionkiem i centrum. Po co sobie robić niepotrzebne tutaj problemy, jak mogę stać po prostu tymi figurami na straży i czekać. Oczywiście mogę grać innymi też hetmanem na B6 i tyle. Tutaj chyba jest bicie. Tak, jest bicie na D5. Nie ma związania na króla, więc w następnym posunięciu mam możliwość na przykład zagrania skoczek F6, podważenia tego skoczka. Tak też zrobimy, dlatego że goniec tutaj trzyma, ten trzyma. On oczywiście wieżami tutaj mnie bardzo próbuje straszyć, ale to nie działa. W kolejnym ruchu będę chciał grać D5. Jeszcze istnieje coś takiego jak goniec na C3. Albo istnieje właśnie coś takiego, co przeciwnik zagrał. Myślę, że wieża E8 będzie całkiem ok posunięciem. Zstępem atakujemy hetmana. On atakuje oczywiście nam gońca, ale ja mogę zagrać hetmanem na D7 i tego gońca obronić. Dosyć ciekawie też wygląda taki ruch. Dobrze, już widzę, co się dzieje. Dzieje się to, że on mi zbije. Jak ja zagram tu i zbije, 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 ale to będzie korzystne mimo wszystko, bo kolejne figury się wymienią i będzie mi po prostu łatwiej grać. A nic on lepszego nie znajdzie, jak bicie tu. Oczywiście po tym biciu mogę tu, ale wtedy mi zbije wieżą pionka i mogą być problemy. Więc jak zbiję tym, zbijam hetmanem. Oczywiście po wymianie tutaj on zdobywa pionka, ale ja już nie mam tego ciśnienia, że on mnie będzie hetmanem atakował, więc to jest duże uproszczenie. No i zobaczcie, on nawet nie zbija. Dobrze sobie tutaj przeciwnik poczyna. Trzeba mu to oddać. Wieża C2, wiążemy gońca i będziemy pośrednio atakować. W tym wypadku jeszcze zauważam, aha, tutaj jest opcja. Dobrze. Teraz tak, muszę zagrać dosyć sprytnie. Zagram tak. Będę asekurował gońca. Czekam na wybicie tutaj. Jeżeli on tutaj. Moment, Krzysztof, źle zagrałeś. Bo jeżeli ja biję tu, to on może zbić tu. Zobaczcie, moi drodzy, można się szybko jeszcze machnąć. Gram skoczek na H5 i bronię na G7. Dobrze, że zagrałem asekuracyjnie i wieżę obroniłem na G7, bo mogłyby być problemy jeszcze. No, trzeba uważać do samego końca. Ja już miałem w głowie coś takiego, że wybijam gońca, on wybija tu hetmanem. Wchodzę tutaj, on się zasłania hetmanem i wymieniam po prostu te hetmany. Teraz to już będzie możliwe. Oczywiście on może mi jeszcze pobić tutaj, może pobić tutaj, ale zbijam tu. Przewaga figury powinna wystarczyć tutaj do wygrania tej pozycji. Ale muszę przyznać, że to jest najmocniejszy gość z prawie 2000, 1400 rankingiem. Aczkolwiek on podstawił prosto figurę, ale dalej, że tak powiem, próbuje mnie tutaj pooszukiwać. Zresztą i słusznie. Goniec C3 nie działa, bo bije hetmana, to widać. Więc w tym momencie moją najlepszą groźbą będzie zbicie tu. Aha, już widzę, o co chodzi.
On broni tutaj. Myślę, że skoczek na F4. Nie, nie mogę. Nie mogę chyba tutaj zagrać. Mogę zagrać, bo wieża broni. Już trzy ciężkie figury nie atakują mi gońca. Ewentualny szach to król H7. Zbijam skoczkiem, atakując hetmana. W następnym ruchu będę chciał te hetmany wymienić i będzie po zawodach. To trzeba przyznać, że kości nieźle ogarnął temat. Wybaczcie, jest trochę późno. Jestem po szkoleniu. Jest po 22. Ale mówię, a jeszcze zagramy sobie speedruna. Dlaczego by nie? Jest jakaś jeszcze energia wewnętrzna mimo wszystko, więc działamy. Cały dzień szachy, jeszcze na koniec na dobitkę szachy. Trzeba być świrem, żeby tyle szachów uprawiać, co nie? No ale jak coś się lubi, to wiadomo, że robi się to bardzo często i nie zawsze z przyjemnością, to powiem wam szczerze. Znaczy, przeważnie z przyjemnością, tylko że czasami człowiek po prostu jest zmęczony. To jest chyba naturalny objaw. No ale w każdym razie jest ok, więc ciśniemy dalej. No i tutaj mam też taki prosty plan jak Hetman H5 z atakiem na króla. Hetman będzie musiał się zasłonić i też w następnym ruchu będę mógł tak zagrać i zbić gońca, więc to się będzie też wszystko kalkulowało. A już przeciwnik oczywiście w tej sytuacji nie ma za dobrych posunięć. Dokładnie, więc Hetman H5. No i on musi się zasłonić, więc nic tutaj specjalnie to nie dało. No ale to ta sytuacja oczywiście już była. Przepraszam, ta sytuacja według mnie już po prostu jest przegrana. Jest tak, jest wieża E2 i odbijamy tutaj gońca z szachem. Tak, żeby nie dać już przeciwnikowi żadnych szans i tyle w temacie. Grozi mat na H2, więc on musi wybić wieżę. Dwie figury więcej, skoczek zawsze na E6, na H5 broni gońca, więc też nie ma tego typu rzeczy, że wieża wejdzie na siódemkę i będzie mnie atakować, więc to nie działa. Wszystko się zgadza i trzyma. No, powiem szczerze, bardzo dobrze grał gościu. 1466. No to może znowu E4, niech będzie białymi. Czarnymi będę kombinował sobie może inne debiuty. Może debiut gońca, goniec C4. I posunięcie D3 na spokojnie, żeby bronić tutaj. Posunięcie H3. No to nie, to teraz podchodzi troszkę pod partię włoską, taką normalną. Zrobimy szybką roszadę. Dobra, i gram C3, D4, tak jak Jan Krzysztof Duda, moi drodzy. Czy ja mogę zagrać od razu D4? Trzeba pewnie przygotować. Zagram A4 z groźbą B4. Ciekawe, czy gość to zauważy. Zauważył. Mimo wszystko zagram B4. A spróbuję jednak hetman B3 postraszyć na F7. Dlaczego by nie? Oczywiście roszada to jest dobra. Tak się też dzieje. Zagram gońcem. Spróbuję wymienić te gońce. Powiem szczerze, nie znam niuansów w partii włoskiej tak naprawdę. Ale wydaje mi się, że tutaj jest grane ok. No i skoczek D2 broniąc skoczka. Zobaczę, czy on się gdzieś wysypie, czy on gdzieś popełni błąd, czy gdzieś będzie próbował jakiegoś przełomu, czy będzie grał dosyć poprawnie. No, muszę powiedzieć, że poprzedni przeciwnik grał naprawdę dobrze, z jednym wyjątkiem, że podstawił tam figurę, ale jeszcze wracając do tamtego gościa, naprawdę pokazał jakiś tam charakter, że tam coś próbuje atakować, to było fajne. Zagram po prostu H3. I tutaj chyba po prostu A5, żeby skoczek mi nie wleciał na B6. Będę tak próbować odbierać przeciwnikowi pola, na które może mniej więcej wskoczyć i spróbować właśnie go ograniczać w ten sposób. I ciekawy jestem, czy on sobie z tą taką, można powiedzieć w cudzysłowie, presją poradzi, nie? Zobaczymy. Zobaczymy, czy to będzie działało. Wiecie, co do głowy mi teraz przyszło? Żeby zagrać skoczek H4. Oj, pora jest już późna na szachy. Szczególnie po całym dniu szkolenia, ale tutaj teraz mogę zagrać skoczek H4.
No, widać, Hetman C8, nie wiem po co on tu zagrał. Skoczek H4, żeby wejść tu. Próbujemy. Zawsze jest też opcja fajna G4, ten goniec pójdzie na G6 i wtedy mam palnięcie na G6. To też jest ok. On się zajmuje tutaj tym zagraniem. Zawsze mam tutaj takie posunięcie. Dobra, G4. Zdobywam figurę. Zobaczcie, grając spokojnie w szachy, zdobyłem po prostu figurę, czyli nie zawsze, znaczy wniosek z jednej partii nie jest wnioskiem, można powiedzieć, ale nie zawsze trzeba się na przeciwnika rzucać. Wystarczy spokojnie go wyczekać, odbierać mu pola, on się gubi. No na tym poziomie gość się pogubił bardzo szybko. Już teraz po prostu on musi odejść wieżą, zbijam na F7. No już figura więcej jest przede wszystkim. To jest istotne w tej pozycji. Tak musi chyba zagrać. To w ogóle zagram chyba, a nawet nie zagrał, zobaczcie. No to zbijam po prostu tutaj wieżę na F8 i tyle w temacie. Mogę nawet odbić na B6. Zapomniałem w sumie, że goniec jeszcze pilnuje, więc spokojnie odbijamy. Też na A6 mogę zbić. No wszystko już tutaj pada, dlatego że mam wieżę więcej. No nie wiem, figury moje po prostu stoją dobrze. Król nie ma problemów, mimo że jest H3, G4. Zawsze mam F3, zawsze mam wieżę F2 do obrony. Ale to już taka super, super asekuracja, która tak naprawdę nie jest potrzebna. Zagrajmy sobie goniec D5. Po prostu chcę atakować skoczka. Jeżeli on wymieni, to każda wymiana jest oczywiście na korzyść. Jeżeli skoczek E7, to myślę, że wieża A7. Oczywiście on wymieni, ja wymienię. Zamknę sobie hetmana tutaj na diagonali, ale wprowadzę skoczka na E4. A myślę, że to są takie dosyć proste ruchy. Wieża wchodzi na siódemkę, po prostu jest aktywna. No też pewnie jakiejś tam presji. Znaczy presję, żeby nie wymieniać, no ale jakby zagrał tutaj, to by dostał też na F7. Tutaj oczywiście bije pionkiem. Skoczek na E4 sobie wjeżdża. No cóż, wieża więcej. Nawet mogę po prostu zdwoić wieżę. Tutaj będzie się szykował. Zobaczcie, spryciula szuka ostatniej szansy. Bardzo sprytnie. Gramy F3. Mocno pilnujemy. Pewnie H5 zagra. Się założę. No, może zagrać H5. Wszystko może, albo H5 Hetman na C4. Nie zagrał H5. Dobra, Hetman C4. W sumie Hetman C4 można było zagrać od razu. Próba wymiany Hetmanów to najprostsza droga. No i tutaj, jeżeli Hetman zagra na D8, myślę, że taki ruch jest możliwy. Potem tutaj. No, wszystko się sypie. O, nawet jeszcze tym zbił. Myślę, że pionkiem? Dlaczego by nie? Można skoczkiem, obojętnie. Tak, wieża atakuje. Wchodzi druga wieża i za chwilę będę wymieniał te ciężkie figury po sprawie. Nie trzeba się specjalnie tutaj rzucać. Nawet tak? Wiecie co? Zbiję tego skoczka. To już zupełnie uprości pozycję. Tak. Z szachem. I tak, zbijając pionka. On wejdzie aktywnie. Ja wtedy zbiję pionka. Zawsze skoczek mnie zasłoni, a te pionki dadzą radę. Ewentualnie pójdę królem na F2, na E2. Bez większego znaczenia. Oczywiście tak, on próbuje, żeby mnie zbił pionkiem. Zbije wieżą, już nie daje mu tutaj żadnych szans. No i tyle, zagra wieżą, zagram pionkiem do przodu i lecę do góry. Myślę, że nawet tak mogę zagrać. I do góry. Dobra. Kolejna partia przed nami. Czarnymi gramy. Dobra, zobaczymy, jaki teraz debiut rozegrać. Jest D4. Może zagram skoczek F6, ale nie będzie to królewsko-indyjska. Tylko hetmańsko-indyjska. Czy hetmańsko-indyjska jest przez E6, ale przez B6 takie trochę kombinowane w sumie zagranie goniec B7. To gość gra po prostu poprawne wyprowadzenie figur. Nic tutaj się wielkiego nie dzieje. E6 się przyda do tego, żeby goniec sobie działał już swobodnie. Ok, jest B3. Nie chcę za bardzo symetrii dostać, więc zagram. Zagram tak.
Nie jest to królewska indyjska, moi drodzy, bo jest E6 kombinowane, ale zagramy sobie D5 teraz, żeby wejść skoczkiem tutaj. On musi zagrać E4, powinien. Dosyć szybko gra, słuchajcie. Dosyć szybko gra, rozwinął, ale on rozwinął figury dobrze. W taki sposób naprawdę prosty. To czasem jest najbardziej skuteczne. Oczywiście wchodzę skoczkiem szybko. Fakt, że jeszcze mój skoczek nie został wyprowadzony, ja to za chwilę nadrobię, ale zagrałem tu, dlatego że nie wykorzystał sytuacji, żeby zagrać pionkiem na E4, żeby pójść do centrum i o nie powalczyć. A tutaj chcę właśnie z pomocą gońca B7 zablokować mu tutaj dostęp. On pewnie liczy na to, że zagram tak i nie muszę tak grać. Skoczek D7 i zdążyłem sobie wyprowadzić figurę. Zobaczcie, on będzie szedł pionkami. Dokładnie tak się dzieje. Wystarczy zagrać H6, jeżeli tak, to gram tak. Bo właśnie jak jeden pionek pójdzie do przodu, to drugi zablokuje. Jak ten, to ten i tutaj się wszystko trzyma. Dlatego zagramy sobie A5 i będziemy go męczyć z tej strony. A5 też jest po to, żeby nie było takiego ruchu jak goniec A6. Teraz wieża pilnuje. Oczywiście C5 w zanadrzu mam, ale nie chciałbym wymieniać. No i tutaj H5 jest blokada i on nic nie może zrobić za bardzo. Więc będziemy się tego trzymać. A4 będzie takim ruchem na pewno kąśliwym. O, tak czułem, że on tutaj zagra. Zbijamy jak najbardziej. W ten sposób blokujemy w ogóle mu tutaj wszystko. I myślę, że A4 będziemy go męczyć. A4 męczymy przeciwnika, delikatnie go tam podszczypujemy. Każde wybicie tutaj, no jest ok. Wszystko się trzyma. Choć może trzeba było go skoczkiem zagrać na C5, to chyba nie ucieknie. Nie przypuszczam, że on teraz zbije. Jak zbije, to będę pozytywnie zaskoczony. Będzie mógł odejść gońcem tutaj. Ja wtedy hetmanem na przykład na E7. No powiedzmy, to się jeszcze wszystko dobrze trzyma. Pozycja jak pozycja. On bardzo jasny tutaj dał sygnał do ataku, który. No, się nie udał. Jedyne, co on tutaj mógłby na przykład zrobić, to spróbować jakoś dorwać się do tego pionka H5 gońcem, przypuszczam, ale czy to mu się uda? Zagram teraz tak skoczkiem. Właśnie, ale chcąc eliminować tego gońca, a co ciekawe, jeżeli ten goniec ucieknie, mam taki ruch jak D4 i tutaj goniec będzie nieźle szalał. Przeciwnik będzie musiał na przykład zagrać E4, żeby nie było bicia wieży, wtedy mogę skosić jednego pionka. To już fajna taktyka wchodzi. W ogóle skoczek na C5, no powiem szczerze, bardzo dobrze się chyba czuję. Czy chyba, na pewno się dobrze czuję. Zdecydowanie. Jedyne co, znaczy nie, kolejne opcje, które przychodzą mi do głowy, to na przykład goniec D4, żeby zablokować tego pionka. No tak, to jest opcja, którą on musi chyba wykorzystać. Ciekawy jestem, czy teraz taki ruch wchodzi. On by zasłonił się skoczkiem. Tutaj hetman D5. Miałby problem chyba. Więc ruch D4 jest bardzo groźny. Skoczek broni gońca, więc to się dobrze składa. Ta, co ty zrobiłeś, drogi przyjacielu? No czysta podstawka. Może nie zauważył tego, że no właśnie, skoczek bronił tego gońca. Zdecydowanie tego nie zauważył, ale tego typu ruchy, słuchajcie, pod pionka tak po prostu, że nie można dalej nacisnąć, nie są najlepsze. No to bijemy. Jakieś wymiany. Jeszcze przeciwnik gra. Hetmana ma mniej, na czysto. I jeszcze coś próbuję. Oczywiście wymieniam, otwieram linię. No wejdę co? Wejdę skoczkiem z powrotem. Wieża pewnie zagra na D1, ja sobie kulturalnie zejdę na C8, wejdę tu, albo po prostu wieża D8 i będę wymieniał dalsze ciężkie figury, co zdecydowanie uprości grę. Tutaj oczywiście wybijam z szachem. Skoczek E4 z atakiem na gońca. Taki ruch jest możliwy, ale zawsze zdążę zaatakować jakoś tak. Chociaż goniec E1 to zawsze mam wieża A1. No to bijemy tutaj sobie na C2, wracam. Bierze F4. Możliwe. Można wtedy tak, tu będę groził albo przejdę tędy. Cokolwiek. Ale myślę, że też hetman B7 będzie w porządku. Po prostu bronimy.
Myślę, że szkoda już energii na tę partię z jego strony, ale no ma prawo gość grać, więc pozwólmy mu na to. Hetman D5 wprowadzam do centrum. No, widzicie, co już wyprawia gościu, także no, bawi się prawdopodobnie. I tu już dajemy mata w następnym ruchu. Albo hetmanem na B2. Ok. Lecimy z kolejną partią. Znowu czarne. Gość 1441. Niech będzie obrona karokan. Wiem, że jest trochę zwolenników tego debiutu. Już goniec C4 nie jest najlepszym ruchem. Zobaczcie. No przecież ja gram po prostu D5. Z tempem wyprowadzam sobie pionka centralnego i on stracił po prostu tempo. Mógłby dać szacha, to wtedy skoczek. No dobrze, skoczek C6, gramy po ludzku w szachy. No i skoczek F6. Nie widzę tutaj po prostu nic złego dla czarnych w tym wypadku. Mogę zagrać z planem tutaj, ale jeszcze jak przeciwnik mi pozwala, to zagram końcem na G4, bo można było wcześniej H3 zagrać. No tutaj mam bicie i bicie na D4. Kolejna podstawka. No mógł oczywiście pionkiem, ale wtedy zepsułby sobie strukturę. Mam taki strzał. Oczywiście może być szach. Wtedy jest też B5. Więc zdobywam kolejny materiał praktycznie. I tutaj z tego gońca od razu likwiduję. Mam czystego pionka więcej. Aha, tutaj jest atak, więc trzeba uważać. Ja myślę, że taki ruch jak hetman D7, gdzie nie ma białopolowego gońca, można zagrać spokojnie. Pilnuję tu. Gram E6, on roszada. Wyprowadzam spokojnie gońca na E7, robię roszadę i nie muszę się rzucać. Gram po linii C. Mogę podciągać pionki. Nic się nie dzieje. Gram spokojne szachy. Dosyć szybko przestawiam oczywiście, bo to jest łatwe. Znaczy, mam nadzieję, że dla większości jest łatwe tutaj, co oglądacie. Więc też nie ma sensu jakoś specjalnie komentować każdy ruch tak bardzo, bardzo dokładnie, bo na rozwój figur teraz. Uprawiamy rozwój figur, moi drodzy. Nie ma tutaj żadnej filozofii. No dobrze, teraz wprowadzam wieżę z F na C8. Nie wieżę z A na C8. Raz, że tutaj bym stracił pionka, a dwa, że te wieże na tej diagonali mogą sobie dobrze działać. Ok, tutaj skoczek coś chce spróbować. Myślę, że B5. B5, potem A5. Ten goniec pomaga w marszu tych pionków. Dokładnie tak też się dzieje. Bez większego zastanowienia. Teraz już myślę, że coś takiego można próbować. Może najpierw przestawię hetmana tu lub tu. Figury moje lekkie są w porządku. Goniec gra. Skoczek jest w gotowości. Tu pilnuję. Wszystko się dzieje dobrze. Myślę, że B4. Skoczek wędruje tutaj. Może tak? Może tak. Może tak, żeby mieć skoczka tu, jeżeli skoczek na D4, to ja mogę wieżę B8. Skoczek E5 też był możliwy. Tak sądziłem, że on tu zagra. Hetman C7, atakujemy. Oczywiście tu nie może. Czy F4 będzie? Może. Wtedy skoczek ma jakieś tam opcje fajne. Dobre miejsce dla swoich figur. Może wieżę B8. Ten ruch też przewidziałem. Goniec D6. Od razu atakujemy skoczka. No i on będzie musiał jakieś F3 chyba grać. Się robią problemy, bo kolejny pionek będzie zdobyty, chociaż tu, ale aktywności już widzę dużą. Po F3, po wymianie tu na B5, wieża AB8, bicie tutaj, bicie tam i aktywność groźba mata. Wolny pionek, ale jeden pionek nic mi nie zrobi, jakiś lufcik szybki później i jesteśmy w domu. No widać, że chyba trochę za szybko gość grał. Ale dobra, spokojnie sobie siedzimy, czekamy na jakieś rozwiązanie. No już zbliżamy się do fajnych rankingów, gdzie tej gry będzie, myślę, że więcej już takiej bardziej fajnej, lepszej.
Zbił tutaj od razu. To ciekawe. Dlaczego oddał figurę? Ja też tego nie wiem. Może zagrać wieżą i próbować F3, ale ja mam później fajne odejście, na przykład hetman B8. Od razu w ten sposób. No dobrze. Można i tak. Myślę, że nawet tu mogę odejść. Wszędzie mogę odejść. To są dobre wszędzie odejścia. Zastanawiam się nad tym. Wieża tu. Skoczek tu. Dobra, gram tak. Gram tak. Tutaj wieża. Odejdę tu. W porządku. Skoczek ma zawsze dobre odejście. Hetman B8. Jeżeli hetman D7, to gram hetman A7 i wymieniam hetmany, bo tam będzie szach. Skoczek zawsze ucieka, przejdzie tędy. Cokolwiek. Naprawdę tutaj? Wiecie co? Mogę wziąć pionka. Nie, no biorę pionka. Dlaczego mam nie brać pionka? Przecież w następnym ruchu mogę wziąć kolejnego. No dobra, ten ruch był możliwy, to widziałem. Gram sobie skoczkiem na E4. Muszę czasami uważać na takie bicia, ale tutaj dwie wieże bronią ósemki, więc się wszystko zgadza. No, nie wiem, jak on, dlaczego on tak pograł po podstawią, ale to już jest jego problem. Zbijam pionki dla świętego spokoju. Zawsze ten lufcik można zrobić, ale tutaj naprawdę takiej potrzeby akurat nie ma. Może tak, bo zobaczymy, czy on się gdzieś tam przesłoni, to tam zagramy, wymienimy. Ale błąd popełniłem, słuchajcie, klasyczny. Wieża D8, wieża D8, ale gafę popełniłem, ja cię. Taktyczna gafa, co nie zmienia faktu, że i tak jest wygrana pozycja na szczęście, ale już będzie trudniejsza, bo jest wieża D8. Ja muszę zbić wieżą, bo zbiłem mi hetmana. Zauważył. Jak to zauważył, zauważył. Ależ. Słuchajcie, zauważył to. Dobra, podciągam pionka jeszcze wyżej. Oczywiście jest to wygrana pozycja, ale już trudniejsza. Była czysta wieża więcej, a teraz jest klopsik. Ja cię kręcę, ale sam się śmieję do siebie, że jednak tutaj błąd został popełniony. Gram G6, robię lufcik, trzymam, żeby nie było F5. Jeżeli on się odsłoni, to moje wieże mogą tam sobie podziałać. Muszę teraz bardzo uważać, chociaż ten ruch chyba nie był najlepszy, bo mogłem zagrać jakąś wieżę, przestawić i wieża D5 broni z tej strony. Ale on, przeciwnik, widzę, nie atakuje mi pionka. Na pewno tą pozycję gra się ciężej hetmanem, zdecydowanie, tym bardziej, że ja mam pionka więcej, więc jest mi łatwiej. I teraz myślę, że przejdę do konkretów. Wieża D2. Po prostu przejdę do konkretów, wieża C2. Jeden szach. Aha, tutaj wieczny szach może być. Też trzeba uważać. Ale dobra, zawsze mogę wszystko naprawić. Jeżeli on zagra tu, a to może być dobry ruch. Nie, nie będzie dobry ruch, bo on nie będzie stał hetmanem na czarnym polu. Jak będzie stał na białym, to jednego szacha może mi dać, ale później nie da mi szacha po skosie. Tak też się dzieje, gram tutaj, moi drodzy. On zbije mi pionka, ja zbijam na G2. Potem uciekam i będę groził matem jedną albo drugą wieżą, więc jesteśmy w domu. Wygrana. I wracam. Jeden szach nic nie daje, bo król G7. Jeden szach nic nie daje, bo król G7. I tyle. Pozamiatane. Grozi mat tu albo tu. Ale gafę popełniłem. Takiej gafy nie możecie... To jest taki typowy przykład. Typowy przykład z tym, że taktycznie odciągnął mi figurę. Masakra. Zagrałem po prostu fatalnie, ale to też tak czasami u mnie bywa. Zresztą, jak to mówi Iga Świątek, jestem tylko człowiekiem, a nie robotem, czy też maszyną, więc każdy z nas pewnie przeżywa takie podstawki czasami. No i to jest normalne, no takie są szachy i to jest piękne właśnie w szachach. Jest szach i dlatego teraz odchodzę królem. No i jedna z tych wież daje za chwilę mata. No chyba, że hetman pójdzie na G2, no to wiadomo, że bijemy. I tyle.
Już przeciwnik na pewno sobie zdaje sprawę, że jest pozamiatane. No niestety, pewnie on szuka jakichś możliwości tym hetmanem, żeby gdzieś tam podziałać, ale tutaj gramy szach, dajemy szacha, zbijamy. No i tam powiedzmy pod tego pionka, ale tutaj będę podchodził królem teraz. No chyba, że pionek będzie się przesuwał, to będę musiał go w końcu zbić. No ale... Tutaj królem podchodzimy do końca. Myślę, że tu, dlatego że on dorobi sobie hetmana. Jak zagra tak. A, to już matujemy. Tak, Krzysztof Pudrewicz. Jeszcze pata mogę dać, ale jaja. No tutaj jest mat w dwóch ruchach. Hop, król tutaj i dajemy mata. Dobra, mamy to 1469. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę w tym odcinku i do zobaczenia w kolejnych. Pozdrawiam, cześć.